Dziś o zasadzie 1%. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa, wita Marzena Śmigielska. Serdecznie dziękuję moim czterem patronom, Kasi, Iwonce, Maciejowi i Stefanowi. Jeżeli Ty również uważasz, że warto mnie wesprzeć, moje działania, to zapraszam, choćby 5 zł miesięcznie, a już dla mnie to jest dużo. Pytacie często sami siebie, co zrobić, żeby osiągnąć zamierzony cel. W jaki sposób realizować siebie i swoje marzenia? I stawiacie sobie cele. Schudnę 10 kg, nauczę się włoskiego, przestanę oglądać telewizję. I pełni entuzjazmu, gdy tylko zaczynacie myśleć o ogromie pracy, czasu, energii, sił i pieniędzy, po prostu odpuszczacie. Nie tędy droga. Usłyszałam kiedyś o bardzo mądrym trenerze pewnej drużyny piłkarskiej. Zespół był dobry, świetnie przygotowany taktycznie, metodycznie i motorycznie, a mimo to ciągle niewiele im brakowało, żeby wygrać. Zatroskany trener przyszedł kiedyś na ich trening mentalny. Tam okazało się, że owszem, taki trening ma miejsce, ale szkoleniowiec próbował wykrzesać z nich jeszcze więcej energii, sił i motywacji do gry. A przecież oni dawali już z siebie wszystko. Nie pomagały okrzyki, możesz więcej, ani nawet jesteś zwycięzcą. Bo przecież do finału dochodzą sami zwycięzcy i mistrzowie. I wtedy trener zrozumiał, w czym rzecz. Nie chodziło o to, że nie grali na 100%, bo grali zawsze na ponad 100, ale o to, że ciągle ktoś mówił im, możesz więcej. Co to znaczy więcej? Ile jeszcze więcej? Przecież dawali z siebie wszystko. Gdy trener przyszedł na trening następnego dnia, zebrał drużynę w szatni i powiedział do nich, wiem, że każdy z was jest mistrzem, a jako drużyna jesteście nie do pokonania. Dlatego też w jutrzejszym meczu proszę, aby każdy z was dał z siebie tylko o 1% więcej. Tylko 1%. Jeśli biegasz na meczu z prędkością 7 metrów na sekundę, to jutro przyspiesz do 7,7 metra na sekundę. Tylko 1% więcej. Jesteście w stanie to zrobić? Poprawić jakość gry każdego z was tylko o 1%? Wszyscy piłkarze zgodnie przytaknęli i potwierdzili. To miało dla nich sens. Wreszcie nikt nie wymagał od nich czegoś nierealnego, niewiadomego, czegoś nieokreślonego, tylko konkretnie mają poprawić jakość swojej gry o 1%. Gdy następnego dnia wyszli na boisko, każdy starał się nie zawieść trenera i dał z siebie o 1% więcej i drużyna wygrała. Na czym polegał chytry plan trenera? Sprawa była banalna. Jeśli na boisku jest 11 zawodników i każdy z nich zagra lepiej tylko o 1%, to cała drużyna zagra lepiej o ponad 10%. A to wystarczyło, żeby wygrać. Jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, moją działalność, to możesz to zrobić choćby za 5 zł miesięcznie na patronite.pl. Zastosuj tą zasadę w swoim życiu osobistym i zawodowym. Nie porywaj się na ogromne cele, których ogrom przeraża Cię już na starcie. Chcesz schudnąć 10 kg? Nie planuj chodzenia na siłownię 5 razy w tygodniu, tylko zacznij od rezygnacji z napojów słodzonych, gazowanych i nie jedzenia kolacji. To wystarczy. A jeśli dodatkowo przed snem zrobisz 100 brzuszków i 2 pompki, efekty zadziwią Cię już po miesiącu. Nie planuj, że zaczniesz chodzić na włoski 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Zacznij od nauki jednego słówka codziennie. To wystarczy. Niewielkie rzeczy odgrywają w naszym życiu ogromną rolę i dają spektakularne efekty. Malutkie działania, które podejmujesz regularnie, konsekwentnie i przez dłuższy okres czasu, a które zmierzają do obranego przez Ciebie celu, sprawiają, że z czasem marzenia stają się rzeczywistością. Takie proste, a takie trudne. A w czym tkwi siła zasady 1%? Po pierwsze, drobne cele łatwo się osiąga i dają szybko poczucie sukcesu. Po drugie, osiągnięcie drobnego celu powoduje u nas stan zadowolenia, motywacji i sięgania po więcej. Nawet nie wiesz kiedy, Twoje życie zmienia się na lepsze, a Ty chcesz coraz więcej. Po trzecie, stajesz się odważniejszy i masz więcej energii do działania. Po czwarte, tu chodzi o nawyk.
Zmiana jednego na inny, konstruktywny, powoduje, że masz minimalne szanse na porażkę, a to przy minimalnym zaangażowaniu i koncentracji prowadzi do celu. I po piąte, małe jest piękne, bo nie chodzi tu o wywracanie życia do góry nogami, ale o przełomowe posunięcia, ale o drobne rzeczy, które jeśli składają się na coś większego, mają siłę i moc sprawczą. Stajemy się bardziej pewni siebie, a nasze życie nabiera innego, głębszego sensu i wymiaru. Polepszenie go tylko o 1% i wytrwanie w nim przez kolejne 3 miesiące, bo tyle mniej więcej potrzeba na zmianę nawyków, spowoduje, że po tym czasie będziesz już w zupełnie innym miejscu. Małe zmiany powodują ogromne, długotrwałe rezultaty. Spróbujcie, serdecznie polecam. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału na YouTubie, zrób to teraz. Za dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.